drogie, umiłowane, ukochane pochwiczanki. Od dłuższego czasu chcę poruszyć ten temat. Temat jest mi bardzo bliski. Temat się nazywa romantyzm. Romantyzm to jest coś pięknego, kolorowego, jasnego, słonecznego, cudownego. To jest coś, o czym marzy każdy od dziecka, o czym marzy każdy poeta, każda kobieta, która uwielbia poezję, która uwielbia delikatność, która uwielbia romantyzm. Romantyzm to jest coś, do czego dążymy świadomie lub nie, ale zostało nam to wszczepione. Przeciwieństwem romantyzmu jest realizm, czyli to, co prawdziwe. Czyli nauczyli nas, że to, co realne, co normalne, co rzeczywiste, to jest przeciwieństwem tego, co piękne. Drogie Panie, to jest największy błąd. Przeciwieństwem romantyzmu nie jest realizm. Przeciwieństwem romantyzmu jest uśmiech i radość. Radość jest rzeczywista. Radość jest tu i teraz. A romantyzm to jest tylko wzdychanie do czegoś, czego nie ma. Dlatego, drogie Panie, życzę Wam, żebyście popatrzyły realnie na swojego faceta i biorąc realnie, on jest całkiem fajny.